Małgorzata Rozenek kilka razy pokazała internautom swojego brata, Miszę. Szersze grono publiczności usłyszało o nim jednak, kiedy okazało się, że będzie on jednym z jurorów w programie You Can Dance. Nowa generacja w TVP. Zdaje się, że Misza Kostrzewski nie zamierza stronić od mediów. Chętnie opowiada nie tylko o swoim życiu zawodowym, ale i prywatnym. Znów poruszył temat rozwodu. Reklama Kostrzewski spytany o siostrę. Rozenek wypomina mu pewne zachowanie do dziś. Zobacz wideo. Roxana Węgiel będzie prowadzącą nowej edycji You Can Dance. Brat Małgorzaty Rozenek próbował ratować małżeństwo niedługo po tym, jak okazało się, że brata Małgorzaty Rozenek będzie można oglądać w telewizji. Ten udzielił wywiadu dla Plejady, w którym otworzył się i wyznał, że półtora roku temu zostawiła go żona. Misza i Ksenia byli razem przez 30 lat i doczekali się trójki dzieci. Jak sam przyznał, nie był to dla niego łatwy czas, ale mógł liczyć na wsparcie, na pewno. Ze strony swojej siostry. Zobacz, Misza Kostrzewski o szczegółach rozwodu. Pewnego dnia przyszła do mnie i powiedziała, że to koniec. Misza Kostrzewski ponownie opowiedział o rozwodzie i nawiązał do byłej partnerki. Przyznał, że nie chciał kończyć małżeństwa i starał się ratować związek. Dodał też, że mimo rozstania nie może powiedzieć złego słowa na matkę swoich pociech. To nadal ważna osoba w jego życiu. Próbowałem ratować relacje. To nie jest łatwy temat dla mnie. To trwało półtora roku, jak próbowałem to ratować. To jest naprawdę fajna osoba, 30 lat żyłem z tym człowiekiem. To jest naprawdę ktoś bardzo ważny dla mnie i tak zostanie. W pewnym momencie wydaje mi się, że trzeba się szanować. Jeżeli ja przez rok czasu robię wszystko, żeby ktoś znów ze mną zamieszkał, chciałem się znów ożenić, jeżeli ktoś ciągle mówi, nie jestem gotowa, nie jestem gotowa, to ja mówię, dość, powiedział w rozmowie z Pomponikiem. Kostrzewski dodał też, że choć sprawa rozwodowa przebiegła łagodnie, to nie ukrywa, że niezbyt dobrze czuje się z myślą, że jest rozwodnikiem. Byliśmy zgodni, rozmawialiśmy, szanujemy siebie. Życzę wszystkim, żeby się tak rozchodzili jak my. Dla mnie jest to pewnego rodzaju dramat i porażka, wyznał. Jesteście ciekawi, jak poradzi sobie w roli jurora w show TVP? Ida Nowakowska ma już zdanie na temat brata Małgorzaty Rozenek. Będzie zadowolony.